Ten ostatni dzień Pan Bóg zaczyna od wezwania, od zapewnienia, że chce mówić do naszego serca. Przemawiajcie do serca Jeruzalem. Bóg nie chce mówić nad głowami, Bóg nie wydaje okulnika, Bóg nie wydaje oficjalnych komunikatów. Bóg chce mówić do serca. Do Twojego serca. Jakie jest dzisiaj Twoje serce? Co się dzisiaj dzieje w Twoim sercu? Jest szczęśliwe, czy jest zmęczone? Jest poobijane, czy jest w pełni sił? Jest nieufne, zamknięte, czy otwarte? Spodziewa się dobrego. Jakie jest to Twoje serce, do którego Bóg chce mówić? Jak się w ogóle mówi do Twojego serca? Jak trzeba mówić do Twojego serca, żeby ono przyjęło to, co się mówi? Jaki język do niego najbardziej przemawia? Jakich słów, jakich gestów? Co to serce najbardziej potrzebuje usłyszeć? Co byś najbardziej chciała usłyszeć dzisiaj? Jak Bóg ma mówić do Twojego serca, do Ciebie? A jak się mówi do serca Twojej żony? Jak się mówi do serca Twojego męża, dziecka, siostry? Jakim językiem? Jak chcesz przemówić do serca tego kogoś, kogo masz koło siebie, to pozostaw jakich gestów, jakich słów, jakich zachowań potrzebujesz sięgnąć, żeby rzeczywiście trafić do serca. Kiedy ten drugi obok ciebie rzeczywiście wie, że jest kochany, że jest ważny? Jak jemu się to okazuje? Pan Bóg szuka sposobu, żeby mówić do naszych serc, do każdego, bardzo osobiście. Ale też odczytujemy to, co wspólnie do nas mówi. Przygotujcie drogę Panu na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Dokładnie to samo słyszeliśmy w niedzielę, kiedy Pan Bóg nam mówił w Ewangelii o słowie, które się wydarzyło nad Janem. Jan głosił w duchu tego słowa właśnie, dokładnie tego fragmentu z księgi proroka Izajasza. Słowo z niedzieli, kiedy zaczynaliśmy rekolekcję. No bo Pan Bóg jest cierpliwy. Bo Pan Bóg jest gotów powtarzać nam raz jeszcze i raz jeszcze i raz jeszcze to samo. Bóg się nami nie gorszy. Bóg nie rezygnuje, nie wycofuje się. Dlatego w psalmie śpiewaliśmy każdego dnia głoście Jego zbawienia. Pan, który już się zbliża, Bóg się dzisiaj zbliża. Bóg się codziennie zbliża od nowa. Jest codziennie od nowa Bogiem obecnym w Twojej codzienności, tu gdzie jesteś. Czasem niektórzy przestrzegają przed różnymi izmami, które grożą człowiekowi wierzącemu dzisiaj. Jednym z groźniejszych izmów jest nietuizm. Ja byłbym całkiem dobrym katolikiem, dobrym człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, tylko nie tu. Ja byłbym świetnym księdzem, nie? Wikariuszem, tylko nie tu, nie na tej parafii, na każdej innej. Byłabym świetną żoną, świetnym mężem bym był, ale nie, no, nie tu. Nietuizm. A Bóg mówi tu, tu na ciebie czekam z łaską, tu, dzisiaj. Dzisiaj jest dobry patron, który nam pomaga też to odkryć. O pokolenie młodszy od Mikołaja, którego wspominaliśmy wczoraj.
Ambroży urodził się około 340 roku w Trewirze. To są dzisiejsze Niemcy. Jego ojciec był wysokim urzędnikiem rzymskim, bo aż prefektem, czyli namiestnikiem całej Galii. Wcześniej tego ojca Ambroży stracił, bo kiedy miał zaledwie rok, razem z matką i rodzeństwem przeprowadził się do Rzymu. Tam studiował retorykę, prawo. Z czasem założył własną szkołę. Jako 25-latek z bratem wyjechał do Panonii, żeby tam u przyjaciela swojego ojca kształcić się na urzędnika rzymskiego. I po 5 latach takiego kształcenia się ten przyjaciel ojca pomógł mu zostać prefektem, namiestnikiem Ligurii Emilii. To był ważny region wtedy w Cesarstwie Rzymskim, dlatego że jego stolicą była jedna ze stolic cesarskich, czyli Mediolan. I Ambroży został namiestnikiem cesarskim w Mediolanie, takim zarządcą miasta. Był już katechumenem wtedy, czyli kimś, kto się szykuje do chrztu. Właściwie był nim niemal od dziecka, ale taki był wtedy zwyczaj, że z chrztem się zwlekało, z chrztem się czekało na dorosłość, a niektórzy nawet do końca życia, mając przekonanie, że jest to decyzja tak ważna, tak wiążąca, że lepiej podjąć ją później, na poważniej, w bardziej przemyślany sposób niż wcześniej. No i jako namiestnika Mediolanu, katechumena Ambrożego zastała w Mediolanie śmierć tamtejszego biskupa, a to były czasy wielkich sporów w łonie Kościoła między katolikami a tak zwanymi arianami, którzy odmawiali bóstwa Chrystusowi. Tłumacząc, że ten Bóg jedyny, to on właśnie musi być jedyny, więc nie może być Boga i Syna Bożego. Ten Syn Boży musi być kimś mniej niż Bóg Ojciec. Takie było myślenie arian. Kiedy umarł dotychczasowy biskup Mediolanu, te dwa stronnictwa spierały się ze sobą bardzo mocno o wybór nowego biskupa. I Ambroży w koniec końców, żeby pilnować porządku, żeby tam nikt nikogo nie pobił, nie zadeptał, nie poranił, wraz z oddziałem wojska jemu podległym wkroczył do bazyliki, w której te wybory się odbywały. I wtedy, jak mówi legenda, tradycja, jakieś dziecko miało wykrzyknąć: niech Ambroży będzie biskupem. I o zgrozo wszyscy uznali, że to jest świetny pomysł. To przypominam, on był nieochrzczony jeszcze. Więc dawaj, z miejsca go ochrzcili. On poprosił o czas do namysłu, czy tym biskupem zostanie, czy nie. Oczywiście nie zamierzał się ani trochę namyślać, tylko o zachodzie słońca wsiadł na konia, wyjechał za miasto i pognał przed siebie. I gnał przez całą noc, żeby jak najdalej stamtąd uciec, żeby nie musieć się mierzyć z tą odpowiedzialnością, z tym zadaniem. O świcie, kiedy zaczęła się już rozrzedzać mgła, to zobaczył, że jest pod bramami jakiegoś miasta. No, nawet się ucieszył. To po całej nocy takiej galopady to dobrze gdzieś dojechać. Oczywiście to były bramy Mediolanu. Całą noc okazało się, że krążył wokół tego Mediolanu i o świcie był pod jego bramami i to odczytał Ambroży jako znak od Pana Boga, że jest tu, gdzie ma być. Nigdzie indziej. Może my taką galopadę też nieraz uprawiamy. Nie tu, nie tu, gdzie indziej, Panie Boże. Nie w tym małżeństwie, nie w tej rodzinie, nie w tej parafii, nie w tej pracy, nie wśród tych ludzi, nie w tym miejscu, nie z tymi siłami, nie z takimi pieniędzmi. Nie. Pan Bóg mówi: tak, tutaj. Tutaj, gdzie jesteś, dzisiaj przychodzę do Ciebie z moją łaską. Wystarczy Ci mojej łaski. Nie zawiodę Cię. Tutaj w tej zwykłości, tutaj w tej zwyczajności, tutaj może nawet w tej nijakości, jeśli Twoja codzienność wydaje Ci się taka szara i zwykła. Serce Jezusa najdłużej biło w Nazarecie, w zwykłości, w prostym domu,
wśród prostych spraw. Owszem, przez 3 lata potem chodził i nauczał, ale wcześniej przez 30 lat po prostu mieszkał w Nazarecie. Chodził do najprostszej pracy z Józefem. Mieszkał w domu, który był 3 ścianami dobudowanymi do groty. W zwykłości Bóg najbardziej kocha być obecny. Dalej Pan Jezus mówi, zadaje nam właściwe pytanie w tej dzisiejszej Ewangelii. Jak wam się zdaje, czy ten, kto zgubił 1 owcę ze 100, nie zostawi 99 i nie pójdzie szukać tej 1? I my oczywiście wiemy doskonale, że to jest o nas, że my jesteśmy tą 1 pogubioną, każde z nas. To wiemy od dziecka, od jakiejś pierwszej katechezy w ogóle. Ale może dzisiaj bardzo potrzebujemy usłyszeć na nowo, że to pytanie jest absolutnie szalone. Jak wam się zdaje? Jakby to było wasze stado? Jakby to było moje stado? Ktoś z nas by naprawdę poszedł szukać tej 1, zostawiając na pastwę losu tych 99? Ktoś jest aż tak szalony z tu obecnych? No nie. A Bóg tak. A Bóg jest szalony z miłości do ciebie. Nie coś takiego łączy ciebie i twojego Boga. Absolutnie szalona miłość. I Bóg nie chce, nie umie w cudzysłowie inaczej przeżywać relacji z tobą niż na sposób tej szalonej miłości. Bóg nie umie przeżywać relacji z tobą jak z pionkiem na szachownicy, jak z karnym żołnierzem w oddziale. Jedyny sposób, w jaki Bóg potrafi przeżywać relację z tobą, to jest ta szalona miłość, która mu za każdym razem każe pójść na poszukiwanie ciebie. To jest to, co Izajasz mówił w 1 czytaniu. Powiedzcie, przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył. Że Bóg nie chce z tobą relacji jak ze sługą. Że Bóg chce z tobą zupełnie innej relacji. Że potrzebujemy dojrzewać do tej zupełnie innej relacji. Tak jak dojrzewamy w życiu, tak dojrzewamy też w wierze. I jak w życiu, tak w wierze dojrzewamy zazwyczaj przez kryzysy. Nie ma dojrzewania bez kryzysów w wierze. Nie ma rozwoju wiary bez zmierzenia się nieraz z wątpliwościami. Nie ma dojrzewania do tej relacji szalonej miłości łączącej mnie i mojego Boga bez potykania się o swój grzech, o swoją słabość, o swoje niezrozumienie, o swoje pogubienie nieraz. I Bóg to wszystko wlicza w koszta tej relacji, tej szalonej miłości. I żadne moje wątpliwości i żadne moje potknięcia nie są dla Boga nigdy powodem, żeby zrezygnować. Cieszy się bardziej tą 1 odzyskaną. Cieszy się mną dzisiaj, cieszy się tobą dzisiaj. Jak tu przychodzisz na Eucharystię, do tego stołu ołtarza, do tego stołu słowa, to nie jest tak, że Bóg ma listę i odhacza. O, Kowalski jest, ten też jest, dobra. Zobaczymy, jak będzie na następną godzinę. Nie, cieszy się bardziej. Bóg się tobą cieszy. Może dzisiaj przy tym stole ołtarza, podchodząc do Komunii Świętej, to potrzebujesz przede wszystkim zobaczyć. Boga, który się tobą cieszy. Gdy naprawdę jesteś powodem do radości. Może są tacy, których denerwujesz. Może są tacy, którzy byliby skłonni powiedzieć, że jesteś dla nich jakimś ciężarem, kłopotem. Ale dla twojego Boga ty jesteś radością. Zawsze, nieodmiennie. A sobą nawzajem potrafimy się ucieszyć? Komu ostatnio powiedziałem, że się nim cieszę? Komu dałem to odczuć?
komu w moim otoczeniu najbardziej brakuje tego, żebym mu pokazał, że taki znowu banał, tak? Że dobrze, że jest. Że to jest moją radością. Że bez niego, bez niej to już nie byłoby to samo. Może z tym też nie warto czekać. Do świąt, jak się tam wystroimy i wymalujemy i zawiążemy krawaty i wtedy no dobrze, że jesteś, wszystkiego dobrego. Może dzisiaj to święto trzeba urządzić, bo Bóg nie czeka do świąt. Bóg urządza święto dzisiaj, żeby ci pokazać, że się cieszy tobą. To może my też dzisiaj urządźmy święto. Wtorek, świetny dzień na to. Prawie połowa tygodnia. Dzisiaj urządzić święto z powodu tego drugiego, który jest koło mnie. Okazać mu, że cieszę się nim. I słowo, którym Bóg jakoś zamyka to, co do nas mówi przez te rekolekcje, ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii. Nie jest wolą Ojca waszego, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Myślę, że to jest pytanie, z którym potrzebujemy wyjść z tego czasu. Co to ma konkretnie znaczyć dla mnie? Żebym mógł zamieszkać w tej dzisiejszej Ewangelii, odnaleźć się w niej, odkryć, że ona jest o moim dniu dzisiejszym. To co to ma konkretnie znaczyć, że nie jest wolą Ojca mojego, żeby zginęło nawet jedno z tych małych? O jakie małe chodzi? O jaką kruchość, maleńkość, bezbronność, która jest obok mnie, chodzi Bogu dzisiaj w tym ostatnim zdaniu Ewangelii? Do troski o co Bóg mnie zaprasza? Współtroski ze sobą. Do współstarania się z Nim. O co? O kogo? O jaką sprawę? O jakie osoby? Bóg mnie zaprasza, a jeśli zaprasza, to też uzdalnia. Bo Bóg zawsze tak robi, że jak stawia przed nami jakieś zadania, jak do czegoś nas woła, to nas też do tego uzdalnia. My to nie zawsze od razu widzimy, bo Pan Bóg czasem tak nas uzdalnia po kropelce, po odrobince. Jak daje nam tyle siły, ile nam potrzeba na ten dzień. Dałby trochę na zapas, nie? Żebyśmy się tacy mocni poczuli, ale Pan Bóg rzadko tak robi. Raczej daje tyle, ile jest potrzebne na teraz, na ten moment. Nie jest wolą Ojca Twojego, aby zginęło nawet jedno z tych małych. O co chodzi? O kogo chodzi? Może dla kogoś to będzie wezwanie, żeby zaopiekować się kimś, kto jest właśnie od niego słabszy w jakiś sposób, może z czymś sobie nie radzi w pracy, a może jest po prostu mniej lubiany, a może jest z jakiegoś powodu pogardzany w twoim najbliższym otoczeniu, sąsiedztwie, a może tak najprościej nie radzi sobie materialnie, a może dla kogoś to jest wezwanie, żeby zaangażować się w jakąś pomoc, w jakiś wolontariat, żeby pomagać. A może dla kogoś to będzie wezwanie, żeby podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. A może to oznaczać tysiąc innych rzeczy. Bo Pan Bóg, który cię szalenie kocha, który się tobą cieszy, który chce przemawiać do twojego serca, który do ciebie ma cierpliwość, ma też na pewno jakieś niepowtarzalne marzenia co do ciebie. Niepowtarzalny pomysł na twoją z Nim relację. A wiara, chrześcijaństwo zasadniczo polega na tym, aby odkryć szalony z miłości pomysł Boga na relację ze mną. Marzenia Boga co do mnie. I uwierzyć, że one są możliwe. Że dzisiaj i tutaj mogą się spełniać. Co daj nam wszystkim i każdemu z osobna, Panie Boże. Amen.